Cześć! Bohaterem dzisiejszego testu są słuchawki sportowe Shox Open Run Pro. To są oczywiście słuchawki, które wykorzystują technologię przewodnictwa kostnego, dzięki czemu mają taką specyficzną konstrukcję, która umożliwia nam słyszenie tego, co dzieje się wokół nas. Kiedy je założymy na głowę, one pozostawiają uszy otwarte, no i jednocześnie możemy słuchać sobie muzyki albo wykonywać połączenie telefoniczne, a jednocześnie mamy otwarte uszy i słyszymy to, co dzieje się wokół nas. To oczywiście sprawia, że jest to bardzo fajny patent pod kątem jazdy na rowerze, no bo mamy kontakt z otoczeniem, więc jest nam dużo bezpieczniej, dlatego że słyszymy pojazdy innych rowerzystów, wiemy, co się dzieje wokół nas, no a jednocześnie możemy cieszyć się muzyką. I są to słuchawki, które generalnie są bardzo popularne wśród rowerzystów. Zresztą my sami prywatnie takich używamy, mamy też wiele testów za sobą i uważamy, że to jest fajny patent, chociaż oczywiście ma swoje wady, o których za momencik. A ja tylko jeszcze na wstępie powiem, że pewnie kojarzycie markę Aftershox, a teraz powiedziałem Shox. Firma dokonała rebrandingu, dawniej nazywały się te słuchawki Aftershox, teraz nazywają się Shox, a właśnie dzisiaj prezentuję Wam ich topowy model, ponieważ Open Run Pro to jest najnowszy, najwyższy, najbardziej zaawansowany model słuchawek sportowych tego amerykańskiego producenta, a ja w tym momencie przechodzę do wrażeń z użytkowania. Zapraszam. Kiedy mówimy o jakości słuchania muzyki, jakości w ogóle jazdy, uprawiania sportu z tymi słuchawkami, warto pamiętać, że słuchawki kostne, no to jest swego rodzaju kompromis. Jest to kompromis dlatego, że one nigdy nie będą dawały takiej jakości ścieżki dźwiękowej jak słuchawki nauszne albo słuchawki dokanałowe. To jest jakby jasne, że audiofile będą zawsze narzekali i mówili, że tutaj nie ma takiej głębi dźwięku, takiej jakości tej ścieżki dźwiękowej. I to jest wszystko prawda. Z tym się nie można kłócić, dlatego że jakby idea tego produktu w pewnym sensie sprawia, że słuchanie muzyki jest rozproszone przez inne dźwięki, tak? Mamy odsłonięte uszy, słyszymy to, co dzieje się wokół nas, im bardziej jest głośne, czy pojedziemy szybko, mocno szumi wiatr, albo jesteśmy w mieście, dużo pojazdów jeździ koło nas, to już samo w sobie nam mocno zagłusza muzykę, którą słyszymy niby dobrze, no ale właśnie gorzej, bo jest zagłuszona, więc miejcie to na uwadze, że to nie jest jakby wada tych słuchawek, to nie jest problem tego konkretnego modelu, ale osoby bardzo wyczulone na jakość muzyki, na jakość dźwięku będą narzekały, chociaż my jako redakcja uważamy, że to jest rozwiązanie, które ma na tyle dużo zalet, że można jakby przełknąć tą gorszą jakość muzyki i po prostu jakoś z tym żyć, no bo są inne, ważniejsze kwestie, które są jakby zaletami tych słuchawek, a za chwileczkę o nich powiem, bo to głównie chodzi o komfort jazdy w nich, stabilność, jakby jakość samego treningu, samej jazdy na rowerze czy uprawiania innych sportów. I ten kompromis właśnie, który jest pomiędzy tym bezpieczeństwem, wygodą noszenia, a tą muzyką. I też na wstępie jeszcze bardzo ważne jest, żeby sobie o tym powiedzieć, że im ktoś wolniej na rowerze jeździ, na przykład jeździ rekreacyjnie, wycieczkowo, albo po górach, gdzie są podjazdy pokonywane z małą prędkością, tym lepiej dla takich słuchawek, dlatego że wtedy jest mniej tych rozpraszających, głośnych czynników i możemy sobie słuchać muzyki cicho, bardzo komfortowo, dobrze, wtedy ta ścieżka dźwiękowa jest wysokiej jakości, a kiedy na przykład jeździmy na szosie 30, 40, 50 na godzinę, no to dochodzimy do takiego momentu, kiedy szum jest tak duży, że już zagłusza muzykę i wtedy nawet jak maksymalnie podgłaśniamy, to nie ma sensu, bo muzyka nas męczy, bo leci bardzo głośno, szumy nas męczą, bo szumią bardzo mocno i to wszystko jakby przestaje mieć sens, więc warto o tym pamiętać, że to jest ciekawy patent, bardzo fajny patent, ale nie dla każdego stworzony. I na przykład ja w ogóle jestem osobą, która mało słucha muzyki na rowerze, nie lubię tego robić za bardzo, tylko żeby to tak naprawdę zawodowo czasami, kiedy potrzebuję testować słuchawki. Ale dlatego, że właśnie jeżdżę szybko. Często jeżdżę na szosie, jeżdżę 30, 40, 50 na godzinę i tam to mi się nie sprawdza. A na przykład moja żona prywatnie używa takich słuchawek, ona jeździ 20 na godzinę średnio na swoim treningu czy przejażdżce rowerowej i ona jest nimi zachwycona. I to właśnie warto o tym pamiętać, że każdy jest innym użytkownikiem, każdy ma inne potrzeby, każdy ma też inne tempo i styl jazdy. I pod niektóre osoby to będzie super, a pod inne nieco gorzej. I to jakby tak tytułem ogólnego wstępu z użytkowania. A teraz przechodzę do komfortu noszenia i wygody jazdy na rowerze z tymi słuchawkami. Tak jak powiedziałem wcześniej, to już są kolejne słuchawki Shox, wcześniej Aftershox, które mieliśmy u siebie. Także mamy spore doświadczenie, jeżeli chodzi o ich noszenie i zawsze w redakcyjnym gronie używa ich kilka osób, bo wiadomo, że jedni mają inną tolerancję na ten ucisk, też na same wibracje, które powoduje muzyka na kości policzkowe. Więc zawsze testujemy to w większym gronie, żeby jakby porównać swoje odczucia. I tutaj byliśmy zgodni, że nowe słuchawki Open Run Pro są najwygodniejszymi Aftershoxami
Shoxami w tym momencie, przepraszam, jakie dotychczas mieliśmy u siebie. I to myślę, że jest zasługa tego, że producent sam twierdzi, że one są 20% mniejsze niż poprzednie. Chociaż nieco cięższe, bo teraz ważą 29 gramów, a kiedyś Aeropexy, które mieliśmy u siebie, ważyły 26 gramów, więc to jest mała różnica. Ale być może chodzi o rozkład masy, o jakby elastyczność tego pałąka, który tutaj jest, na którym są te słuchawki. Generalnie one leżą najlepiej na głowie, bardzo stabilnie, nawet podczas jazdy MTB na dużych wertepach, czy podczas jazdy na szosie, kiedy mocno pracujemy głową, tak pochylamy się mocniej, pochylamy się mniej, więc ta głowa pracuje. Słuchawki stabilnie leżą na swoim miejscu i to jest bardzo istotne, bo jakby w trakcie treningu nas kompletnie nie rozpraszają. Zakładamy, zapominamy, jeździmy i niczym się nie martwimy i to jest bardzo ważne. Na pewno fajne jest też to, że one są bardzo elastyczne i one się dopasowują do kształtu głowy, a jednocześnie, tak jak powiedziałem, nie wywierają zbędnej presji, nacisku na czaszkę i to jest po prostu komfortowe, to jest wygodne. Kolejna fajna sprawa, no to jest totalna odporność na pot. Często ja miałem takie przypadki, że kiedy jeździłem z słuchawkami dousznymi, kiedy się mocno pociłem, one mi się wyślizgiwały z ucha. Tutaj nie ma tego problemu. One są jakby tak zbudowane, że nawet jeżeli są mokre, no to nie ślizgają się na głowie i to na pewno jest ich duża zaleta. No i jeszcze jedna kwestia, to jest taki komfort, który daje to, że ucho nie jest zatkane. Kiedy na przykład ja w młodości lubiłem jeździć z muzyką właśnie, bo teraz jak powiedziałem nie jeżdżę, często jak jeździłem dłuższe treningi, bolały mnie wręcz uszy od tego, że ta muzyka ciągle daje ten bas do środka. Tutaj tego nie ma, ale z kolei jest trochę inny problem, o którym powiem za chwileczkę, bo jednak wibracje, które przenoszą te słuchawki na czaszkę, też na dłuższą metę mogą być męczące. Natomiast w kwestii komfortu, jakby temat sobie umówiliśmy, teraz przechodzimy do jakości dźwięku i jakości wykonywania połączeń głosowych przez nowe Shoxy. Jeżeli chodzi o jakość odtwarzania ścieżki dźwiękowej, to Shoxy w Open Run Pro jak dla mnie są wystarczające, szczególnie w jeździe rekreacyjnej, w spokojnym tempie, w wycieczkowej jeździe, takiej, kiedy prędkości oscylują między 0 a 20-25 na godzinę. Wtedy szumy, które dochodzą do nas z tego, że jedziemy, że jest pęd powietrza, że są jakieś dźwięki nawet spod opon, tarcia kół, one nie przeszkadzają w słuchaniu muzyki, ale oczywiście pamiętajcie o tym, że ja jestem osobą, która słucha muzyki, bym powiedział, bez żadnych jakichś aspiracji do świetnego dźwięku. Dla mnie fajnie, jak słychać dobrze muzykę, ale nie mam jakby potrzeby, żeby to był ideał. Ja się nie zamykam w domu w wygłuszonym pokoju, nie skupiam się na każdym tonie i generalnie mi to wystarcza. Z kolei kolega z kamery na przykład nie może nic powiedzieć do nas, bo nie ma mikrofonu, ale on jest bardziej, myślę, w tej kwestii purystą, jest bardziej, może nie audiofilem, ale skupiony na jakości. On powie, że to jest kiepska jakość. I teraz tak naprawdę bardziej chodzi o to, żeby podkreślić, że te słuchawki, one mają wprawdzie nową technologię basów, bas jest niby głębszy niż wcześniej, ale moim zdaniem, porównując je do tych poprzednich generacji, które miałem okazję używać, poziom jest ten sam. Jest wystarczający właśnie do jazdy w spokojnym tempie, do jazdy powiedzmy do tych 25 czy nawet czasami 30 na godzinę, w zależności od tego, jaki jest wiatr, ale nie będzie to jakość, która zaspokoi właśnie fanów po prostu słuchania muzyki, bo tak jak powiedziałem na wstępie, to jest kompromis między bezpieczeństwem, między słuchaniem otoczenia, a właśnie tym, że słuchamy muzyki, ale ona nigdy nie będzie tak doskonała, jakbyście tego chcieli, albo jak możecie to mieć przy słuchawkach dousznych, czy nausznych, czy właśnie przy dobrym audio w domu. Niestety tak jest, no to jest cecha jakby tego produktu, z tym jakby nie ma się co kłócić. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem, niby jest lepszy bas, ale to jest ciężkie do stwierdzenia, kiedy jeździmy na rowerze. Być może na siłowni, tak, ale kiedy jedziemy na rowerze, tych czynników rozpraszających jest tyle, że to jest po prostu nieweryfikowalne, moim zdaniem. Zresztą tutaj, jakby tak powiedziałem, używały tego jeszcze dwie osoby i każdy miał podobne wrażenia. Skok jakościowy jest w kwestii rozmawiania przez telefon, bo jest tutaj oczywiście mikrofon. W tej wersji jest mikrofon podwójny, który ma dodatkowo specjalny jakby system redukowania szumów. I trzeba powiedzieć, że jakość rozmawiania jest dużo lepsza niż wcześniej, bo wcześniej było tak, że kiedy jechaliśmy trochę szybciej niż, nie wiem, 15-20 na godzinę, to nie dało się już rozmawiać, bo rozmówca nie słyszał, co ja do niego mówiłem. Natomiast tutaj jest tak, że słychać, co się mówi, ale wciąż te szumy są duże, więc okej, jest ta redukcja, to coś poprawiło, tak, bo można przeprowadzić jakąkolwiek rozmowę, nie wiem, awaryjną, wymienić 2-3 zdania, ale nadal to nie jest komfort rozmawiania taki, jaki mamy normalnie przez telefon, więc miejcie na uwadze, że fajnie, że Shoxy robi tutaj postęp, fajnie, że są nowe patenty, nowe rozwiązania, które poprawiają ten produkt, ale wciąż nie będzie tutaj, nie ma tutaj mowy o jakby takim ideale, że możemy sobie jechać na rowerze 30 na godzinę szybko i prowadzić swobodną rozmowę, no bo tego tutaj po prostu nie ma. Ważne, żeby jeszcze powiedzieć odnośnie słuchania muzyki, że czasami pojawia się pewnego rodzaju męczenie głowy. O co chodzi? Już tłumaczę. Kiedy jedziemy właśnie szybko, mocno szumi wiatr, bo jest pęd powietrza, jest duży opór aerodynamiczny, albo kiedy jedziemy w mieście, kiedy jest dużo samochodów, dużo generalnie ruchu i dużo głośnych innych pojazdów, czy w ogóle różnego rodzaju rzeczy, które po prostu nas rozpraszają i robią
całe otoczenie głośniejszym, to wtedy automatycznie musimy sobie muzykę podgłośnić, żeby ją słyszeć. I jakby dochodzimy do tego, że słuchamy muzyki bardzo głośno, słuchamy bardzo głośnego otoczenia, to wszystko męczy nas wręcz, bo już aparat słuchowy i cały mózg jest tym jakby zmęczony, a dodatkowo jeszcze słuchawki, kiedy są mocno podgłośnione, to ten bas powoduje takie wibracje i uderzenia tutaj na kości policzkowe i to wszystko sprawia, że przy takim jeżdżeniu właśnie powiedzmy na szosie z dużą prędkością albo przy jeżdżeniu po mieście przez, nie wiem, na przykład 2 godziny, czy nawet godzinę, kiedy jest to bardzo intensywne, jesteśmy już zmęczeni właśnie tym poziomem tego hałasu i tych uderzeń przez wibracje, które są przenoszone na naszą czaszkę. I to też jest męczące, ale znowu, gdy jeździmy rekreacyjnie, jedziemy sobie na wycieczkę w takich pięknych okolicznościach, jak dzisiaj tutaj stoję, problemu w ogóle nie ma, więc warto znowu o tym pomyśleć, gdzie będziemy tego używać, jakim użytkownikiem jesteśmy. Na koniec takie jeszcze małe nowości, które pojawiły się w Shoxie. Tu jest taki fajny patent szybkiego ładowania. W ogóle bateria dłużej trzyma, bo bateria trzyma 10 godzin słuchania, właściwie do 10 godzin słuchania. A dodatkowo jest taki fajny patent szybkiego ładowania, który powoduje, że po ładowaniu baterii przez 5 minut mamy kolejne 1,5 godziny słuchania. No to jest fajna opcja dla osób, które są zapominalskie. Czasami jest tak, że szykujemy się na rower, chcemy wyjść, okazuje się, że bateria jest rozładowana. Wtedy rzeczywiście mamy funkcję, która pozwala efektywnie te słuchawki naładować na tyle, żeby można było pójść na przejażdżkę. Jest też aplikacja Shox, dzięki której możemy zmieniać tryby ustawień słuchawek i na przykład przełączać się między trybem słuchania na tryby podcastowe, ale prawda jest taka, że podczas jazdy na rowerze w trybie nawet do muzyki, słuchanie podcastów czy słuchanie jakiejś wiadomości jest ok, także tutaj jakby ja nie widzę konieczności korzystania z tego, ale to też jest fajna rzecz, dlatego że w przyszłości można będzie dokonywać pewnie jakiejś aktualizacji software'u i generalnie no, jest tutaj znowu rozwój, który jest widoczny i pokazuje jakby, że Shox idzie do przodu. Poza tym z aplikacji można też zarządzać parami połączeń wielopunktowych i to jest właściwie najważniejsza, najlepsza funkcja tych nowych słuchawek, czyli podam przykład. Możemy być na przykład w pracy i sparować sobie słuchawki z telefonem i komputerem, a na przykład na rowerze z Garminem i telefonem. I właśnie swobodne zarządzanie tym, z jakim urządzeniem mają się łączyć, pozwala oszczędzić sporo czasu na konfigurowanie słuchawek, bo to jest wkurzające, kiedy normalnie musimy co chwilę tego Bluetootha parować, a tutaj po prostu z aplikacji możemy sobie takie pary ustalić, no i to jest bardzo wygodne w nowych Shoxach. I generalnie podsumowując, trzeba uznać, że to są bardzo fajne słuchawki, które wraz ze wzrostem ceny przynoszą dodatkową wartość, tak? Mamy dobrej jakości ścieżkę dźwiękową, mamy bardzo stabilne i świetnie leżące na głowie słuchawki. Mamy poprawiony mikrofon, czyli lepsze rozmowy telefoniczne, aniżeli było to dawniej. I te słuchawki po prostu pozwalają fajnie posłuchać muzyki, bezpiecznie czuć się na rowerze, mieć kontakt z otoczeniem i to wszystko się bardzo sprawdza, kiedy jeździmy spokojnie, kiedy jeździmy rekreacyjnie, kiedy jeździmy na przykład też na MTB. Niekoniecznie już na szosie, o tym mówiłem już przez cały materiał kilka razy, więc nie będę się powtarzał. Generalnie pamiętajcie, że to jest interesujący produkt, na pewno produkt godny polecenia, ale będący pewnego rodzaju kompromisem między jakością dźwięku a tymi cechami, o których powiedziałem. Moim zdaniem na ten kompromis warto pójść, ale być może wcale nie kupując najdroższe słuchawki, bo tak jak powiedziałem, każdy jest inny, każdy ma inne potrzeby i to wy sami musicie zdecydować, czego wy konkretnie potrzebujecie. Na portalu BuyCult jest artykuł tekstowy o tych słuchawkach, więc gorąco was zapraszam do tego, aby sobie wejść i dokładnie wszystkie szczegóły jeszcze raz przeczytać, zapoznać się z tym, co miałem do powiedzenia, co mam też do powiedzenia, bo tam zawsze jest nieco więcej informacji. Link do artykułu jest w opisie filmu. Wejdźcie też sobie na stronę shox.pl, to jest strona dystrybutora, gdzie macie wszystkie informacje produktowe oraz cenę tego produktu. Zostawcie lajka, jeżeli wam się podobało oraz suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTubie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.